Kalimera jasu, cześć moi drodzy. Witam Was Aleksander Kramarz, wakacyjny ekspert. Kochani, spróbuję Wam powiedzieć w paru słowach, króciutko, jak jedzie się do Grecji w czasach COVID-u. Kochani, jestem obecnie w hotelu Alilla, w którym tutaj nocowałem, spałem 3 dni. Jak widzicie, w miarę dobrze wyglądam, lekko palony, z dobrym nastrojami, cykady cykają, życie leci w rytmie siga siga. Kochani, takie najważniejsze rzeczy to, bo mieli Państwo pytań do nas agentów, z wakacyjnego eksperta do naszych biur, więc postaram się w krótkich paru słowach powiedzieć Wam, jak to wygląda. Obecnie mamy 13 lipca 2020 roku. Kochani, przygotowałem sobie taki krótki scenariusz, czyli żeby jechać do Grecji, musimy, moi drodzy, zalogować się na stronie internetowej, wypełnić wnioski i otrzymać taki kod QR. Po takim otrzymaniu kodu QR jedziemy na lotnisko. Kochani, na lotnisko, co robimy na lotnisku? Ubieram maseczkę, wchodząc panowie nam mierzą temperaturę. Klasycznie zachowujemy się na lotnisku, możemy skorzystać z barów, toalet. Bagaż jest normalnie nadawany. Słuchajcie, tak samo przejście, to wszystko jest bardzo normalnie, oczywiście w maseczkach, w odstępach i idziemy dalej. Słuchajcie, na strefie są otwarte bary, McDonaldy, wszystko hula rewelacyjnie. Przychodzi czas na wejście do samolotu. Też wszystko klasycznie, normalnie wygląda, więc wchodzimy do samolotu. Słuchajcie, w samolocie też oczywiście stewardesy nas witają, rozdzielają miejsca, siadamy sobie na miejsce. Kalimera, kochani, odprawa poszła dobrze. Lecimy na Rodos, do zobaczenia na wyspie. Kalimera, witamy wszystkich w Grecji, pozdrawiamy, zapraszamy wszystkich na wakacje do Grecji z Grekosem. Mam sposób na to, żeby tę maseczkę krócej nosić. Zamawiam sobie, nie wiem, lampkę wina, kanapkę i zamiast 2 godzin, czy tam 3 w samolocie, jestem w tej masecce na przykład godzinę. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, ale po prostu, no, biorąc posiłek, zawsze macie, możecie złapać oddech. Następnie, przyjazd do hotelu. Kochani, przyjazd do hotelu. Ja akurat jestem, jak Wam tutaj już mówiłem wcześniej, w hotelu Alilla w sieci Micis. Bardzo fajny hotel, polecam. Na początku tak samo. Wychodzimy z autokaru, w którym też oczywiście mamy maseczki, ale już po wyjściu z autokaru, słuchajcie, Pana tutaj wita. Mierzy nam też temperaturę i, kochani, po mierzeniu temperatury jest wszystko ok, wpuszczamy nas na teren hotelu. I co się dzieje fajnego? Po wejściu do hotelu, słuchajcie, ściągamy maseczki i już nie musimy tych maseczek nosić. Trzymamy dystans, jest dużo leżaków w każdym hotelu. Słuchajcie, z takich ciekawostek bardzo ważnych. Tu większość hoteli jest powiedziała nam taką ciekawostkę. Są na przybytkach, będziecie to widzieć też, jak to wygląda. Ale powiedzieli nam taką dobrą ciekawostkę, że jeśli nawet u kogoś stwierdzą tego COVID-a, to ta osoba, jeśli ona nie będzie, nie wiem, gorączkowała, padała, czy powiedzmy źle się czuła, ona jest zostawiana normalnie w pokoju hotelowym. Każdy hotel ma tu przygotowane przynajmniej po 10 pokoi, takich rezerwowych. Ale plusem na temat tego wszystkiego jest to, że no nie ma stwierdzono żadnego przypadku w Grecji od turysty. Przynajmniej w tym okresie, w którym ja byłem. Pamiętajcie, mamy 13 lipca 2020 roku. Mówi to Aleksander Kramarz, wakacyjny ekspert. I co, moi drodzy, jakie tu jeszcze zajęcia robiłem? Wakacyjny ekspert, pamiętajcie, to jest super sieć biur agencyjnych z tej Polski. My tu jesteśmy naprawdę fachowcami, starzy, młodzi, w średnim wieku. Także przychodźcie do nas, bo naprawdę nasza wiedza jest taka fajna i zajefajna. Kochani, jedziemy dalej. Pokoje, dezynfekcja. Oczywiście, słuchajcie, w pokojach jest dezynfekcja, dużo tych wszystkich, zobaczycie na przybitkach, jest sprayów, dużo żeli. Jak funkcjonują restauracje? Słuchajcie, rewelacja. Zobaczycie to w filmikach. Wszystko jest za takimi plastikowymi, że tak powiem, parawanami. Jest dużo pracowników związanych z kuchnią, czyli podają te wszystkie posiłki kulturalnie, ile chcecie, nie żałują Wam. Bary są też otwarte, wszyscy pracownicy wchodzą w takich maseczkach, w większości takich, które nie straszą, tylko takich przy ubicach lub takich przy twarzy. Wygląda to bardzo profesjonalnie, czysto i naprawdę tych rzeczy się nie ma co bać. Czyli pamiętajcie, restauracje, posiłki, to praktycznie Ameryka tak jak było, tylko wszystko jest nawet bardziej w sposób kulturalny pokazywane. Plaże bezpieczne odgłosy. Tak, słuchajcie, na plażach jest po prostu teraz luz. Jedynym smutnym takim tematem, który tutaj powiedzmy występuje, to jest to, że no nie ma tych tłumów takich, tak? Więc dla nich pod kątem biznesu to jest to nieciekawe. Uwierzcie mi, że w Grecji otworzono dopiero około 30% hoteli, więc to jest bardzo mało. Ale mimo wszystko w tych miejscowościach, słuchajcie, sklepiki, bary są otwarte.
Kochani, zapraszamy Was wszystkich na Wyspę Rodos. Tutaj wycieczki cały czas hulają jak sezony wcześniej. Zapraszamy Was m.in. do Lindos, gdzie wspólnie będziemy zdobywać akropol lindejski. Słońce świeci, cykady cykają, a życie cały czas toczy się wedle greckiego rytmu siga siga. Zapraszamy, czekamy na Was. Też ludzie się bardzo fajnie zachowują i polecam Wam. Czyli pamiętajcie, na plaży też jest wszystko fajnie, normalnie, bezpiecznie. Bary działają i już poruszając się, jeszcze raz powtórzę, w hotelu nie musicie nosić żadnych maseczek. Tak samo baseny. Słuchajcie, tutaj na przykład biuro Greco, które nas zaprosiło, ma też animatorów. I animatorki powiedziały mi ciekawą rzecz. Animacje są głównie robione nie wewnątrz jakichś pomieszczeń, tylko na zewnątrz. Dzień dobry, zapraszamy wszystkie dzieci na Rodos na animację. Animacje normalnie się odbywają, nie ma zajęć, żeby normalnie zamknąć w budynkach. Mamy wszystko na zewnątrz, tak jest bezpiecznie, zachowujemy dystans, dezynfekujemy ręce, mamy zmniejszone grupy. Także wszystko odbywa się zgodnie z wszystkimi regulacjami w Grecji. Dzieci na razie, jak widać, przybywają w zupełnie listy, czyli jak macie rodziny z dziećmi, to jeszcze raz powtórzę, właśnie fajny okres dla ludzi, którzy kochają spokój, ciszę, a zarazem dla rodzin z dziećmi, ponieważ nie ma dużo tłumów. Jedynym problemem jest to, że no, osoby, które są takie aktywne, lubią bary, knajpy, dyskoteki, no tego nie ma na razie dużo, więc tutaj no, troszeczkę mogą być zdziwieni, ale no tak to wygląda. Także ja jako wakacyjny ekspert, Aleksander Kramarz, mogę Wam serdecznie polecić przyjazd do Grecji. Wszystko jest zrobione w sposób kulturalny, higieniczny, bezpieczny. Mam nadzieję, że nawet nie moje słowa, ale te przebitki, te dokumenty, które tu zrobiłem, to Wam utwierdzą i powiedzą, dlaczego warto przyjeżdżać do Grecji w czasach COVID-u. I na pewno utwierdzam się w tym, że warto na te wakacje jeździć. Ja się czuję bezpiecznie, jestem zdrowy, wypoczęty. Jako wakacyjny ekspert zapraszam Was, kochani, do Grecji, szczególnie na Wyspę Rodos. My, wakacyjni eksperci, polecam to, co dobre, sprawdzone. Zapraszam Was z naszych biur po zakup wakacji i pozdrawiam naszych partnerów firmy Grecos. Trzymajcie się, nie dajcie się. Do zobaczenia.